Dzień dobry, Czarek Andrzejczyk, to znowu ja, AW Cezar Show i temat, który myślę, że jest bardzo istotny dla większości z nas. Każdy z nas myśli o nim często, a pewnie częściej niż często i każdy z nas zastanawia się, czy u niego wszystko jest okej w tym właśnie obszarze. Seks, związki, partnerstwo i problemy z tym związane, które, tak jak powiedziałem, na pewno nie są nam obce. A żeby na pytania związane z tą kwestią dobrze odpowiedzieć i móc się nad tym dobrze zastanowić, to przeanalizować, trzeba porozmawiać z ekspertem. Amira Ibrahim, psychoterapeutka i seksuolożka, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będę chciał porozmawiać przede wszystkim o tym, dlaczego coraz częściej czytamy czy słyszymy o tym, jak to ciężko dzisiaj zbudować trwałą relację i jakie inne problemy z tego wynikają, również natury psychologicznej. Ale chyba na początek powinniśmy zastanowić się nad przyczynami tego typu zjawisk, bo jak obserwujemy te ostatnie dekady, to zmiany pokoleniowe, zmiany społeczne, zmiany kulturowe powodują w automatyczny sposób oczywiście zmiany w naszym też podejściu do związków, również do seksualności. Ty na co dzień pracujesz z ludźmi i próbujesz pomóc im rozwiązać te problemy, które się pojawiają. Więc może na początek chciałem cię zapytać, co najczęściej słyszysz od ludzi, jeśli chodzi o ich problemy związane z życiem seksualnym czy z życiem związkowym? Czy to można jakoś skategoryzować? Czy to się powtarza? Czy te problemy można jakoś pogrupować w jakieś kategorie? Ja lubię takie bardzo indywidualne podejście do moich pacjentów i do par, więc staram się nie uogólniać i jakby do każdego podchodzę z dużą uważnością, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie spojrzenie szersze, no to ci pacjenci, którzy przychodzą w parach do gabinetu i mają jakieś trudności w kwestiach seksualnych, to często one dotyczą tego, że to pożycie zanika. Mhm. Że z czasem na przykład jedna ze stron nie ma ochoty na seks, albo dzieją się jakieś takie rzeczy w parze, które powodują, że partnerzy już nie mają ochoty na zbliżenia, że się dystansują do siebie. Oczywiście czasem się okazuje, że partnerzy mają inne preferencje seksualne, w związku z czym na przykład trudno jest im się dogadać w temacie seksu i ktoś się z tego seksu wycofuje, a na przykład na początku relacji o tym nie rozmawiali, bo często jest tak, że wiesz, ludzie się poznają, są sobą zauroczeni, potem są zakochani, na pewno jeszcze nie zwracają uwagi i właściwie o seksie nie rozmawiają. No i finalnie pojawia się taki moment, kiedy już różowe okulary nam spadają, no i trzeba jakoś się tej relacji przyjrzeć i zobaczyć ją w sposób rzeczywisty. No i potem się okazuje, że właśnie partnerzy na przykład lubią albo chcą czegoś innego. Albo, że na przykład któraś ze stron przez jakiś dłuższy czas nie ujawniała czegoś, albo udawała. Albo też robiła coś dla partnera, partnerki, czego tak naprawdę nie lubi. No to niestety ludzi od siebie odsuwa. Powoduje, że ludzie zaczynają się ze sobą źle czuć, albo że narastają jakieś negatywne emocje, żal, złość. Ja myślę, że to, co w ogóle jakoś jest głównym problemem par, które przychodzą do gabinetu, to brak szczerej, otwartej komunikacji. Znaczy ludzie trafiają z różnych powodów i nie tylko z powodów seksualnych. To, co się dzieje bardzo często w związkach, to, że ludzie albo nie potrafią się ze sobą komunikować, albo tracą chęć do tego, żeby ze sobą szczerze rozmawiać, albo narosło tyle jakoś różnych emocji, albo tyle różnych trudności, konfliktów, że zaczynają już patrzeć na siebie ze złością i nie potrafią wyjść poza ten swój filtr negatywnego spojrzenia, filtr negatywnych emocji. I na przykład już w ogóle na samym początku rozmowy ustawiają się jakoś do tej rozmowy. Czyli już mają gotową tezę, jak ten konflikt się skończy. To są te wszystkie, wiesz, sformułowania typu, bo ona zawsze, albo bo on zawsze, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś taka. W ten sposób nie ma możliwości na prowadzenie dialogu, bo już zaczynasz z jakiegoś punktu, w którym tak naprawdę nie chcesz usłyszeć tej osoby. Więc to, co się dzieje w przestrzeni gabinetowej, to taka możliwość, żeby po pierwsze zobaczyć siebie jako para z zupełnie nowych perspektyw, no bo jest też trzecia osoba, czyli ja
terapeuta, który w tej rozmowie uczestniczy i ją moderuje i zwraca też pacjentom uwagę na to, że właściwie to nie usłyszeli, nie chcieli się dowiedzieć, co ten drugi człowiek chce mu przekazać. A poza tym ten inny kontekst pozwala na to, że pacjenci zaczynają chociaż trochę w inny sposób funkcjonować. No bo jest, wiesz, gabinet, jest ktoś, jest terapeuta, jakby zaczynają być trochę bardziej uważni. Brak uważności to też jest moim zdaniem duża trudność, która się pojawia w gabinecie, bo ten brak uważności czy w życiu codziennym, czy w łóżku, czy w seksie powoduje niestety bardzo dużo konfliktów i trudności, bo jeżeli my nie chcemy się skupić, zainteresować tą drugą osobą, no to wtedy tak naprawdę nie mamy realnej więzi, realnego kontaktu. Był taki, w zasadzie jest, bo wciąż żyje, amerykański psycholog, psychoterapeuta John Gottman, który prawie 50 lat się zajmuje badaniem par, tak, ludzi, kobiet, mężczyzn, którzy są w związkach małżeńskich i niemałżeńskich, ale głównie małżeńskich. Stwierdził kiedyś coś takiego, że postawa defensywna, czyli unikanie konfliktu lub rozmowy o problemach, czyli zamiatamy pod dywan, może być, mieć często tak samo destrukcyjny wpływ na związek jak eskalacja, czyli wchodzimy w rozmowę, ten konflikt się piętrzy, jest coraz gorzej, nie potrafimy się dogadać, czyli jest gorzej niż było na starcie, w punkcie wyjścia. Mhm. Czy ty się z tym zgadzasz i jak w takim razie szukać wyjść z takiej sytuacji, skoro deeskalacja może być tak samo zła jak eskalacja? No, rzeczywiście, John Gottman od wielu lat bada parę, on zresztą stworzył taką teorię dotyczącą tego, co w związkach może świadczyć o tym, że ten związek będzie się rozpadał. Mówił o czterech jeźdźcach apokalipsy. Okay. Ale to, o czym ty teraz powiedziałeś, czyli właśnie ten brak konfliktu, rzeczywiście z moich obserwacji i myślę, że generalnie tak jest, pokazuje, że w tej parze też może się bardzo źle dziać, bo brak kontaktu, brak konfliktu, brak rozmów jest tak naprawdę bierną agresją. No bo jeżeli ktoś, no wiesz, to są te ciche dni, które są w parze. Czyli jedna na przykład strona się bardzo denerwuje, bardzo się stresuje czymś, a ta druga go tak naprawdę kara tą ciszą. I to finalnie sprawia, że znowu narastają jakieś negatywne emocje. Absolutnie ja uważam, że trzeba ze sobą rozmawiać i nawet jeżeli para miałaby się pokłócić, no bo też ludzie mówią o tym, nie, my się na przykład nie kłócimy, prawda? No więc jakby wszystko jest okej i tutaj nie ma problemu. No jest problem, no bo jeżeli się nie kłócicie w ogóle, znaczy też pytanie, co dla kogo jest kłótnią, no bo jasne, to jest jeszcze inna kwestia, ale można się zdrowo pokłócić. W sensie, tak, jeżeli w tej kłótni nie ma, nie wiem, agresji słownej, jeżeli tam nie ma zachowań przemocowych, jeżeli ktoś kogoś nie obraża, no to jest jakaś taka wymiana myśli, poglądów, być może bardziej ekspresyjna, która jest potrzebna czasem do tego, żeby pokazać swoje emocje. Więc masz rację, że zarówno sytuacja takiej eskalacji konfliktu w stronę zachowań agresywnych, w stronę zachowań przemocowych, w sytuacji, kiedy partnerzy właśnie przekraczają swoje granice, nie ma tam szacunku, jest bardzo destrukcyjna dla związku, ale sytuacja, w której partnerzy ze sobą nie rozmawiają albo nie chcą uczestniczyć w jakimś wspólnym wyjaśnianiu swojej sytuacji, też zdecydowanie jest zła, dlatego że przede wszystkim no, nawet nie mają szansy, żeby się dowiedzieć, o co im chodzi. Znaczy nie mają szansy, wiesz, i żyją wtedy w świecie domysłów. Ja zawsze mówię, że wszystko to, co w parze pozostaje w sferze domysłów, w sferze słów właśnie takich niewypowiedzianych, zaczyna działać na parę bardzo negatywnie, chociażby z tego względu, że jedna ze stron się domyśla, tworząc swoje różne historie i scenariusze. Projekcje, tak. Jakby w związku z czym, no tak naprawdę albo żyje w stresie bardzo silnym, o którym tutaj powiedziałam, albo właśnie się jakoś oddala, albo wiesz, no zaczyna brakować tak naprawdę między ludźmi jakiejś wspólnej przestrzeni, bo jedna osoba żyje w świecie wyobraźni, druga w świecie jest na przykład swojej złości, dlatego kara tą ciszą i nie chce rozmawiać. No i mamy dwoje ludzi, którzy zamiast żyć ze sobą, żyją obok siebie. Więc nawet jeżeli miałoby dojść właśnie do jakiegoś spięcia, do wymiany zdań, w której, tak jak mówię, ważne jest zachowanie szacunku, ważne jest zachowanie granic, to jest dużo lepsze niż milczenie, jeżeli komuś jest trudno rozmawiać w danym momencie. Na przykład, bo czuje, że ma tyle w sobie emocji, że ta rozmowa nie byłaby konstruktywna, to można też dać informację zwrotną. Czyli, no wiesz co, słuchaj, ja potrzebuję chwili, żeby ochłonąć, albo potrzebuję, nie wiem, całego dnia, żeby sobie jakoś to przemyśleć, bo teraz jest tego wszystkiego dla mnie za dużo. Zatrzymajmy się tutaj, wróćmy do tej rozmowy jutro. Tylko, że to wróćmy do tej rozmowy jutro nie może być odkładane na
bliżej nieokreślone później, albo się ma nie zdarzyć nigdy, tylko rzeczywiście do tej rozmowy trzeba wrócić. To też jest kwestia tego, że budujemy w parze zaufanie. Czyli ja mogę ufać swojemu partnerowi bądź partnerce, że jeżeli on mi mówi, ona bądź on mi mówi, że coś się wydarzy, to ja mogę być spokojna o to, że tak będzie. Więc jeżeli mówicie, że sobie wrócicie do tej rozmowy, a potem jej unikacie, bo na przykład, nie wiem, się boicie tego, co z tej rozmowy wyniknie, no to jest kolejny element, który parę rozdziela, zamiast ją do siebie zbliżać. Więc myślę, że warto też być na to uważnym, bo to jest ta uważność, znaczy bycie uważnym na czyjeś emocje, co tak naprawdę moje zachowanie w kimś wywołuje i w jaką stronę ja chcę budować ten związek i relacje. Czy nie masz wrażenia, również jak rozmawiasz z pacjentami trochę młodszymi, bo zakładam, że te przedziały wiekowe i demograficznie różni ludzie do ciebie przychodzą, że te ostatnie lata i niestety nadchodzące lata będą erą pokolenia ja, że to jest taki signum temporis, że mamy szybkie czasy, miałkie czasy, czasy Tindera, czasy szybkich relacji, szybkiego seksu, czasy łatwego rezygnowania w zasadzie ze wszystkiego, z pracy, ze związku, ze sportu, z dobrych postanowień i tak dalej. Tobie pewnie w to mi graj, no bo masz więcej pacjentów, masz więcej roboty. Dobrze, bo ludzie potrzebują wsparcia coraz bardziej, może bardziej niż kiedykolwiek. Ale czy my w dobrym kierunku idziemy? No bo jeśli coraz więcej ludzi będzie z jednej strony otwierało się na to, że może potrzebuje wsparcia eksperta, bo nie radzi sobie z tym, kim jest, z własną tożsamością, ale z drugiej strony coraz mniej jest ludzi, którzy potrafią sobie sami odpowiedzieć na pewne istotne pytania, kim są, czego by chcieli w życiu. To w jakim kierunku to wszystko idzie? Psychoterapeuci super, może i pomogą, ale może po prostu jesteśmy w takich czasach, gdzie dużo łatwiej jest nam ze wszystkiego zrezygnować i powiedzieć, nie podoba mi się ten partner, ta partnerka, wezmę sobie kolejnego i z kolejnym będę próbował dalej. I tak możemy całe życie. Znaczy wiesz co, czy w to mi graj, bo tak powiedziałeś, że w to mi graj, będę miała więcej pacjentów. Znaczy mi zawsze jednak mimo wszystko na sercu leży dobro tych ludzi i owszem, no nasze gabinety są pełne pacjentów, no bo żyjemy w takich czasach, gdzie, to jest dla mnie akurat niepokojące, że zamiast pewne rzeczy naprawiać, to często je zostawiamy i wiesz, no pytanie, dokąd to zmierza. Naprawiamy siebie często, właśnie przychodząc na terapię, a nie naprawiamy czegoś z kimś, co być może mogłoby być bardzo fajną związkiem i relacją. No, ale oczywiście też jakby należy podkreślić, że żeby być z kimś w związku, to najpierw trzeba poukładać też pewne rzeczy w sobie. Znaczy te deficyty, z którymi wchodzimy w relacje, trzeba sobie jakoś uporządkować, jakoś je zrozumieć. Też żeby nie oczekiwać, że relacja bądź partner, partnerka będą te deficyty zaspokajać. Fakt jest taki, że jesteśmy istotami społecznymi. My potrzebujemy innych ludzi do życia. Potrzebujemy być w relacjach. No i pokłosiem tego, że tak jak powiedziałeś, no, mamy szybki seks, szybkie randki, jest to, że no, ludzie nie są tak naprawdę szczęśliwi w tym wszystkim. No i potem trafiają do gabinetów psychoterapeutów i szukają takiej możliwości, żeby nawiązać z kimś głębszą relację. Między innymi oni trafiają do nas dlatego, że czują jakiś dyskomfort związany z tego typu życiem, że ten tryb takiego, wiesz, gonienia za wszystkim, szybkiego życia, że to wcale nie jest coś, co im odpowiada. Więc to, co jest jakąś taką moją nadzieją związaną z tym, że ludzie korzystają z psychoterapii, czy szukają tego typu pomocy, jest to, że jednak jakieś zrozumienie do tego, że potrzebujemy innych ludzi do życia, że potrzebujemy być w związkach i w relacjach, jest. No bo inaczej by ci ludzie do tych gabinetów jednak chyba nie przychodzili. Natomiast rzeczywiście to też jest taka trudna sytuacja, w której, no, żeby być z kimś w związku i w relacji, to po drugiej stronie też musi być człowiek, który tego chce, który ma jakiś wgląd, ma jakąś świadomość w siebie. W sobie ma świadomość, więc jakby no, są potrzebne pewne rzeczy, które muszą być spełnione, żebyśmy z kimś mogli zbudować dojrzałą relację. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę na to, co powiedziałeś, znaczy, że jest takie, taka obawa odnośnie tego, że jesteśmy w takim pokoleniu ja. To jest też często coś, co się pojawia i też w narracji pacjentów to się pojawia, że oni się obawiają tego, że gdzieś żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie ludzie są mocno skupieni na sobie, no ale to jest też kwestia
kwestia być może naszych własnych decyzji. Znaczy zaczynając nawet od tego, o czym my tutaj rozmawiamy. Czy my chcemy być skupieni na sobie i dlaczego się w tym punkcie znaleźliśmy takiego bycia skupionym na sobie? Czy jakby, no, czy nie poruszamy się po skrajnościach? Bo to też takie mam wrażenie, że to mówienie o tym pokoleniu ja jest trochę poruszaniem się po skrajnościach, że kiedyś żyliśmy z myślą bardzo dużo o innych, no i że potem gdzieś to przeszło na drugi skraj kontinuum. Może teraz szukamy czegoś po środku. Może jesteśmy w takim momencie jakiejś transformacji. Ja lubię patrzeć jednak w przyszłość dosyć optymistycznie. Ja jestem taką osobą, która stara się widzieć szklankę do połowy pełną. Więc może to, że jest większa chęć pracy nad sobą, większa chęć zrozumienia różnych zachowań ludzkich, prowadzi nas do czegoś, co gdzieś będzie po środku. No bo też trudno jest być w związku, kiedy nie mamy tego swojego ja zbudowanego, tak? Kiedy nie wiemy, co jest tym naszym trzonem i tym ja. Bo chyba musimy przyjąć takie, nawet nie odważne, ale mocno prawdziwe założenie, że indywidualizm nie musi być zły. To znaczy, jeśli psychologowie, eksperci mówią nam o tym, stawiaj na rozwój osobisty, poznawaj siebie, dowiedz się jak najwięcej o sobie, bo wtedy łatwiej ci będzie budować relacje z kimś, w ogóle z ludźmi, niekoniecznie tylko z partnerem czy partnerką, taką relację intymną, to ten indywidualizm dobrze postrzegany jako rozwój siebie i poznawanie też swoich deficytów, o tym, o czym powiedziałaś, powinien prowadzić do coraz lepszych decyzji w późniejszym życiu i lepszego życia tym samym. Tak. Ale nie zawsze tak jest, bo wielu też ekspertów mówi o tym, zawsze pamiętaj, że ty jesteś dla siebie najważniejszy, więc pamiętaj o swoich potrzebach, pamiętaj o sobie. To może do ludzi, którzy troszkę bardziej w swoim życiu poświęcają się innym. Ale ci, co chcieliby być indywidualni, rozumieć siebie, a jednocześnie mają pragnienie stworzenia docelowo dobrej, zdrowej relacji z kimś, potencjalnie rodziny, mogą się zagubić w tej masie przekazów, która płynie z różnych stron. I pytanie, czy psychoterapia, czy tudzież pomoc psychologów, to jest jedyna droga do tego, żeby jakoś sobie z tym poradzić i żeby nie ulec temu natłokowi informacji, często sprzecznych. Jak ludzie tobie opowiadają o swoich doświadczeniach, to jak ty szukasz tutaj równowagi w tym wszystkim? Znaczy, czy psychoterapia jest jedyną drogą? Myślę, że oczywiście możemy siebie też jakoś budować i znajdować sami, więc też oczywiście nie musi być tak, że wszyscy nagle musimy chodzić na psychoterapię. Psychoterapia jest bardzo pomocna, jest użytecznym narzędziem, ale jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby, no bo psychoterapia powinna być podejmowana wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś czuje taką motywację wewnętrzną. Natomiast powiedziałaś mi, jak ja szukam tej równowagi. No myślę o tym, że przede wszystkim to jest kwestia poznania kontekstu życia pacjenta, poznania jego potrzeb. Indywidualizm nie jest zły, jeżeli my jesteśmy w stanie zobaczyć też perspektywę innych ludzi. Stawianie na siebie i rozumienie, że jestem najważniejszy, najważniejsza w swoim życiu jest istotne z tego względu, żeby umieć rozpoznać swoje granice, prawda? Żeby wiedzieć, co jest dla mnie dobre, a co dla mnie nie jest dobre. Ale ten zdrowy egoizm, o którym my często mówimy w gabinecie czy jakoś pracując z pacjentami, nie oznacza tego, że przestajemy dostrzegać innych ludzi, że przestajemy się z nimi liczyć, no bo wtedy nie bylibyśmy w stanie w ogóle stworzyć relacji. Dlatego to, o czym my rozmawiamy w gabinecie, to po prostu też świadomość tego, że mogę realizować siebie, mogę realizować swoje potrzeby, ale jednocześnie nie raniąc przy tym innych. Czyli to jest właśnie znowu ta otwarta komunikacja, to jest jakoś też uwzględnienie, zauważenie, to jest ta uważność na czyjeś potrzeby i emocje. No i też taka umiejętność rozgraniczenia, na przykład czego ja chcę, co jest moje, co ktoś mi narzuca i też powiedzenia o tym, tak? Czyli jakby takie budowanie asertywności, ale nie w sposób agresywny, nie i koniec, bo wtedy nie ma znowu jakiegoś dialogu. Także myślę, że ten zdrowy egoizm, o którym my mówimy, nie oznacza tego, że przestajemy dostrzegać innych. On mówi tylko o tym, że człowiek jest w stanie w oparciu o wiedzę na swój temat wyrazić, sformułować pewne myśli, jest w stanie tych swoich granic bronić w sytuacji, kiedy one zostają przekroczone, ale nie w sposób atakujący kogoś, tylko w sposób otwartego dialogu i rozmowy. Seks, seksualność, bardzo ważny obszar ludzkiego życia, ludzkiej intymności. Z różnych badań wynika, że Polacy uprawiają seks coraz rzadziej. Profesor Izdebski, który od lat robi badanie, jak ten seks u Polaków wygląda. Ostatnie badanie zrobił jakoś tuż po pandemii, to znaczy opublikował wyniki tuż po pandemii, również uwzględniając w tym odpowiedzi respondentów w trakcie pandemii. No i wynika z tego, że 50% jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego.
z innych badań wynika na przykład, że ludzie faktycznie coraz rzadziej kochają się i coraz mniejszy procent ludzi też deklaruje, że na przykład jest zadowolone z tego seksu w długotrwałych relacjach. A co ty słyszysz od pacjentów i jakie głównie problemy pojawiają się w sferze seksu? Jeśli chodzi o kobiety, o mężczyzn, to się bardzo różni? Czy można to jednak sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika w tej specyficznej sferze? Wiesz co, jeśli chodzi o kwestię seksu, no to to, z czym często przychodzą pacjenci, to zmniejszona ochota na seks. Co właściwie trochę koresponduje z badaniami Zdebskiego, bo profesor zauważył, że na przestrzeni lat, kiedy on te badania robił, no to aktywność seksualna spadła o prawie 10%. Czyli obniża się libido? No i myślę sobie o tym, że tak trochę może być. Znaczy, żyjemy też w czasach, gdzie tak, jest dużo stresu, tak jak powiedziałeś, szybkość działania, takie oczekiwania też na wynik, no to nie sprzyja budowaniu atmosfery seksualnej, to nie sprzyja ochocie na seks, bo w momencie, w którym, wiesz, jesteś w 10 różnych zadaniach naraz w głowie, gdzieś tam jeszcze tutaj odbierasz telefon, tutaj jeszcze coś domykasz, jakąś sprawę, no to gdzie ma być ten moment na pomyślenie o seksie? Znaczy seks potrzebuje przestrzeni, jakiegoś czasu i jasne, szybki seks też może być satysfakcjonujący i dawać gratyfikację, no ale ile można opierać się na takim szybkim seksie gdzieś tam pomiędzy jednym spotkaniem, a drugim. Więc myślę, że to jest kwestia związana z tym, że ludzie tak na dobrą sprawę teraz nie mają czasu trochę na to, żeby zająć się tym seksem. No bo no nie mają też takiego czasu, żeby się spotkać, żeby ten seks był taki spokojniejszy, wolniejszy, żeby w ogóle pomyśleć, co lubią, jak chcą, żeby ten seks wyglądał. No i to na pewno jest jakaś trudność. Kolejną rzeczą jest to też, że ciągle w sferze seksu mamy tak, że ludzie no, jakoś się wstydzą trochę. Wstydzą się mówić o różnych rzeczach. Niby, wiesz, mamy czasy, w których jest szeroki dostęp do wiedzy, jest dużo możliwości, żeby o tym seksie jakoś tam rozmawiać, dowiadywać się, są o możliwość pójścia do seksuologa, ale ta wiedza na temat seksu ciągle gdzieś tam u ludzi jest, no powiedzmy, na średnim poziomie. I to rozmawianie o seksie wciąż jest wstydliwe. Jak przychodzi do mnie para, albo nie kończę para, jak przychodzi mój pacjent do gabinetu, to pierwsze spotkanie, jeżeli to jest wizyta dotycząca jakoś życia seksualnego, jeżeli przychodzą do mnie na konsultację seksuologiczną, to bardzo często jest okupiony ogromnym stresem. Ja to widzę, jak ludzie się stresują. W ogóle o tym mówić. Tak, żeby w ogóle o tym powiedzieć. Często też tak, nie wiedzą, jakich słów używać. No bo w sferze seksu albo są, to słownictwo jest takie medyczne mocno, albo często bywa wulgarne, albo infantylne. Więc ludzie przychodzą i w ogóle nie wiedzą, jak opisać ani swoje trudności, ani jak rozmawiać o sferze seksualnej, w jaki, co powiedzieć temu specjaliście. Potem sobie jeszcze czasem jakoś tam mówią o tym, że zastanawiają się, co ten specjalista w ogóle o nich pomyśli. Czyli zobacz, do jakiego poziomu to jest rozbudowane, że przychodzą do kogoś, kto jest specjalistą, kto w sumie, no, ja nie mam żadnych myśli na temat życia seksualnego moich pacjentów oceniających, tylko raczej siedzę tam słuchając z zainteresowaniem i zastanawiam się, jak tej osobie pomóc, a nie jakbym ją miała oceniać w sferze seksualnej, no bo to zupełnie nie jest moje zadanie. No i myślę też, że w ogóle dobrze by było, gdybyśmy te nasze oceny też również w relacjach gdzieś zostawili na boku, bo wtedy mamy taką szansę, żeby być bardziej swobodnym. Trudno jest na przykład powiedzieć o swojej jakiejś potrzebie seksualnej, albo swojej fantazji seksualnej w momencie, kiedy boimy się oceny partnera bądź partnerki. Gdybyśmy te rzeczy zostawili gdzieś tam na boku, dając sobie taką możliwość, że ten seks ma być luźny, on ma być przyjemny, on ma nam dawać satysfakcję, radość. No a ciężko się z niego cieszyć, kiedy albo się boimy oceny, albo wiesz, jakby zastanawiamy się, czy tam w pracy dokończyliśmy projekt, albo czy nas szef nie jutro nie ochrzani rano. Więc wiesz, jakby dużo wokół tego seksu rzeczy narosło. Temat wstydu w seksie jest, myślę, też pokłosiem pewnego rodzaju wychowania. Wychowania jednak, ciągle jeszcze żyjemy w kraju, gdzie te normy religijne mocno przenikają do świata naszego społecznego, do życia społecznego, nawet u osób, które deklarują, że nie są jakoś związane z religią, no ale wychowywały się w jakiejś społeczności, w jakimś środowisku, gdzie ta religia miała duże znaczenie. I to powoduje, że oni chcąc, nie chcąc, jednak o tych normach religijnych myślą. I często dochodzimy jednak z pacjentami do tego, że no tak, no w sumie jestem niewierzący,
niewierząca, ale zawsze słyszałem, że seks jest, nie wiem, nieodpowiedni, grzeszny, wiesz, ręce na kołderkę i że się pewne rzeczy nie powinno robić. W ogóle mało rodzice rozmawiali na przykład o tym. Już, albo nie było tego tematu zupełnie. To, że nie było tego tematu, jest bardzo popularne. No i tak, wiesz, jeżeli w domu nie było tego tematu, potem człowiek wchodzi w dorosłość, no właściwie musi nie, sobie z tym po prostu radzić. Jakoś musi sobie z tym radzić, no ale jak właśnie, jak sobie ma z tym radzić? Czerpie wiedzę, no okej, gdzieś tam szuka w internecie, być może w książkach, no i nawet jeżeli jakąś wiedzę ma, już przyjmijmy tą taką wersję dobrą, że już gdzieś tę wiedzę zdobył, to nie wie, jak na ten temat rozmawiać, bo nie ma żadnej matrycy. Nigdy z nikim na ten temat nie rozmawiał. Ja czasem słyszę od pacjentów w gabinecie, pani jest pierwszą osobą, z którą rozmawiam na temat seksu. Czyli wyobraź sobie, że jeżeli ktoś ma, nie wiem, 30-40 lat, jestem pierwszą osobą, z którą ktoś rozmawia otwarcie na temat seksu, albo pierwszy raz rozmawia o swoich fantazjach seksualnych, to jak mocno ten temat musiał być stabilizowany, zamknięty, jak w ogóle trudno wobec tego w relacji, na przykład w związku, powiedzieć drugiej osobie o tym, czego się pragnie. Jak to jest, wiesz, stresujące wydarzenie, więc ludzie już wolą nie mówić. Kolejną rzeczą dotyczącą jakoś tych kwestii takich wychowawczych, oprócz tego, że tak jak mówisz, albo nie mówią, albo jeżeli mówią, to często mówią w taki sposób na przykład też negatywny, albo że to jeszcze na to jeszcze będziesz miała czas. No ale potem przychodzi ten czas i znowu nie ma rozmowy, prawda? Więc to znowu jest taki komunikat, który też nie ułatwia tej osobie wejścia w dorosłość. Często na przykład opóźniając albo zniechęcając do tego seksu, opóźniając inicjację seksualną, że w momencie, kiedy ktoś wiesz, ma ten okres takiego, możliwość takiej eksploracji na studiach, czy później w takiej wczesnej młodości, wcześniej gdzieś tam mógłby wchodzić w różne relacje, to cały czas się wydaje, że ten seks jest taki trochę straszny, że jeszcze ma na to czas, więc często też ten moment inicjacji jest przesuwany, albo jest wokół tego narasta dużo napięcia i stresu. W ogóle inicjacja seksualna jest jakby trudnym, stresującym doświadczeniem, a jeszcze wtedy, kiedy ktoś nie ma... Kiedyś w końcu następuje. Tak, kiedyś w końcu zazwyczaj. Także różnie to bywa. Ale jeżeli wokół tego jest tyle różnych negatywnych komunikatów, no to wtedy jest to jeszcze trudniejsze zdarzenie, które może warunkować w ogóle też jakąś negatywną postawę wobec seksu, bo tego typu sformułowania i komunikaty często też powodują, że ludzie na przykład uważają, że seks to jest w sumie no coś takiego no nie za fajnego, tak? Znaczy nie mają tej, jakby kolejne doświadczenia powodują, że tak o tym seksie myślą, bo jeżeli wiesz, czują stres podczas zbliżenia seksualnego, napięcie, czasem jest bolesność przy współżyciu, no to kolejne i kolejne zbliżenia seksualne potwierdzają tę tezę, że ten seks to w sumie no niby nie miało jest. Być fajnie, nie tak. Jest. O co to wielkie halo? Czasem naprawdę słyszę takie sformułowanie też w gabinecie. W sumie o co to wielkie halo? Dlaczego ludzie ten seks w ogóle lubią? Co w tym jest dobrego? No jest wiele w tym dobrego, tylko żeby było w tym wiele dobrego, to trzeba się rozluźnić, trzeba wyciągnąć z głowy te negatywne przekonania, no i swoje ograniczenia, bo to jest kolejna rzecz, którą ludzie słyszą w trakcie wychowania i socjalizacji, że, nie wiem, kobiety mają się jakoś zachowywać, mężczyźni się w jakiś sposób mają, albo że kobietom wolno coś, a mężczyznom nie wolno czegoś, tak? Że kobieta, która mówi wprost o swoich fantazjach, potrzebach seksualnych, no to jest rozwiązła, no, albo jakby kobieta, która się cieszy życiem seksualnym, ma wielu partnerów, no to też jakby no, pani lekkich obyczajów, no a mężczyzna to z kolei wtedy macho. I wiesz, w drugą stronę, jeżeli mężczyzna nie miał wielu partnerek seksualnych, no to też potrafi być zestresowany tym, no to co ta kobieta o mnie pomyśli. Miałam, nie wiem, dwie kobiety wcześniej albo tylko jedną. No i no chyba nie jestem tym samcem alfa, który po prostu tutaj no, ma nie wiadomo jakie umiejętności. Jakby w jedną i w drugą stronę to jest ograniczające, bo wtedy i mężczyźni kłamią i kobiety kłamią na pewne tematy. No a jak wiemy, kłamstwa w łóżku nie służą nikomu. A kto się bardziej wstydzi? Jak już są te tematy, one się pojawiają, trzeba w końcu powiedzieć. Kto się bardziej wstydzi w gabinecie używać pewnych słów i opisywać tą swoją sferę seksualną? Mężczyźni czy kobiety? Czy tutaj ciężko powiedzieć? Nie ma no właściwie reguł. Tak, chyba ciężko powiedzieć. Wiesz, tak sobie myślę o tym, jak zadałeś to pytanie, kto się bardziej wstydzi. Pozornie wydawałoby mi się, że kobiety, ale chyba jednak nie, bo kobiety częściej sięgają po różne źródła wiedzy. Wiesz, słuchają podcastów, czytają różne rzeczy, więc gdzieś tam zaczynają się bardziej z tym oswajać. Panowie, niestety, żyją ciągle i też wzmacniane przez społeczeństwo, ciągle w takiej bańce, w której właśnie oni muszą być zdobywani
rozmówcami, coś udowadniać. Więc jak przychodzą do gabinetu i mają opowiedzieć o swoim problemie... Jeszcze w międzyczasie naoglądali się milionów godzin porno i wydaje mi się, że może coś wiedzą albo mają fałszywe wyobrażenia o tym, jacy mogliby być lub powinni być. Dokładnie tak. Znaczy, to jest kolejna rzecz. Czerpanie wzorców i wiedzy z porno, która u mężczyzn... No, myślę, że kobiety rzeczywiście jakoś mniej sięgają po porno jako po źródło wiedzy czy informacji, a panowie niestety ciągle po to porno sięgają jako po źródło wiedzy i informacji. A to nie jest rzetelne źródło wiedzy i informacji. Podkreślmy to tutaj. Porno jest jednak oderwane od rzeczywistości, co nie oznacza, że rzeczywiście porno nie jest użyteczne czasem nawet w parach, jeżeli ludzie chcą się jakoś pobudzić seksualnie, no ale to jakby po ustaleniu jakiejś normy partnerskiej. Ale przerwę cię na chwilę, bo słyszałem ostatnio bardzo ciekawe zdanie w podcaście, nie pamiętam jakim, ale o seksie rozmawiali. I zaproszony gość seksuolog mówił, że problemem nie jest to, że mężczyźni, o mężczyzna był wątek, oglądają porno. Problemem jest to, że mężczyźni chronicznie masturbują się do porno i tym samym zaspokajają swoje potrzeby seksualne, w zasadzie często uwalniając to napięcie, co może mieć duży wpływ na ich życie seksualne w związku, jeśli w związku są. Czyli to porno wydaje się być dużym problemem w ogóle i wśród dorosłych, i wśród pewnie młodzieży czy dzieci. Tak jak powiedziałaś, nie jest to żaden wzór, nie jest to żadne źródło informacji, ale jest tak ogólnodostępne, że niestety trochę staje się źródłem tego, jak my postrzegamy to życie seksualne, czy seks w ogóle jako pewną czynność i element naszego życia. A tak jak powiedziałeś, znaczy problemem nie jest samo porno. Jakby porno używane, czy jakoś przez osobę, która jest dorosła, świadoma siebie, jest świadoma swojej seksualności, czy przez parę, która jakoś sobie to przegadała i jest to dla nich jakimś elementem ich, nie wiem, życia seksualnego, bo ich to kręci na przykład, nie? Żeby razem obejrzeć film pornograficzny, to wszystko jest okej. Okay. Znaczy problemem jest to, że po pierwsze do porno jest bardzo szeroki dostęp, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy na tej podstawie są w stanie, czy potrafią budować sobie swój obraz swojej własnej seksualności i uważają, że wiesz, seks ma wyglądać tak jak w porno, a potem przychodzi zbliżenie seksualne, okazuje się, no nie, to jednak tak nie działa. No, i, wiesz, jakby kobiety też czasem czerpią wzorce z porno, bo na przykład zachowania kobiet w łóżku, które często potrafią wiele rzeczy udawać, na przykład orgazmy, prawda? Albo no, tak jak... Czyli to jednak nie jest mit. No tak, no niestety nie jest mit czarku, nawet nie, że się zdarza, bo badania mówią o tym, że nawet 50% kobiet albo ponad 50% kobiet potrafi udawać orgazmy, albo udawało w swoim życiu, albo potrafi udawać orgazmy, co jest realnym problemem, bo jakby dla jednej i dla drugiej strony, jeżeli kobieta udaje orgazm i mężczyzna jest przekonany, że ona rzeczywiście po prostu właśnie wzbiła się na szczyty swojej, swoich rozkoszy, no to myśli, że to zachowanie seksualne jej się podoba, więc on potem je powtarza, a okazuje się, że ono jej się nie podoba. Błędne koło, dokładnie. Więc, albo na przykład, wiesz, czasem słyszę od pacjentek właśnie na podstawie, między innymi porno, że kobieta powinna wydawać dźwięki podczas jakikolwiek, no bo to znaczy, że jej się po prostu też bardzo podoba. No i to jest kolejny element. Znaczy, jeżeli nie masz ochoty wydawać dźwięków podczas seksu, to tego nie musisz robić. Jeżeli skupiasz się w trakcie seksu na odgrywaniu czegoś, no to ile tam jest tak naprawdę twojej przyjemności? Bo być może ta sama rzecz by ci się bardzo podobała, ale jeżeli ty zastanawiasz się nad tym, czy mam tak jęczeć, czy tak oddychać, czy cokolwiek innego robić, no to tak naprawdę w ogóle nie skupiasz się na bodźcach płynących z twojego ciała i na przyjemności cielesnej, tylko na tym, co ten partner tam będzie odbierał, jak on tę sytuację znowu oceni, tak? Znaczy to też bardzo dużo mówi o tym, jak kobiety myślą, żeby zaspokoić swojego partnera. Albo na przykład czasem słyszę też od kobiet to, że no i to też pewnie jest poparte porno, że w takiej pozycji, w takiej, no to to ciało wygląda w jakiś sposób, no i że one mają się tak ułożyć, żeby to ciało ładnie wyglądało. No i znowu, jak czerpać przyjemność, kiedy zastanawiasz się, jak twoje ciało wygląda i czy w tej pozycji jesteś odpowiednio sexy, czy też nie. No ale wiesz, z mężczyznami też jest podobnie. Znaczy mężczyźni też mają jakieś wyobrażenie właśnie o tym, że tak, mają mieć bardzo długi stosunek na przykład, prawda, że muszą nie wiadomo ile ten seks prowadzić, podczas kiedy wcale kobiety często nie chcą aż, nie wiem, wielogodzinnego stosunku, tylko często chcą jakiejś bliskości, czułości i jakiejś tego, jakby też obecności tego partnera, a nie tego, żeby on się skupił na tym, że on tam ma, wiesz, być nie wiadomo jakim kochankiem. Jest też taki trochę u mężczyzn stres, lęk zadaniowy przed tym, jak oni sobie w ogóle poradzą, znaczy jak oni też będą odebrani, czy oni będą odebrani jako dobry kochanek, czy jako zły kochanek.
co też wówczas może powodować problemy z erekcją. Jak się pojawiają problemy z erekcją wynikające z lęku i ze stresu przed zbliżeniem, no to mężczyźni potem znowu wpadają z kolei w błędne koło, no bo każde kolejne zbliżenie znowu jest momentem, kiedy oni się boją, że nie dadzą rady. Ja to mówię w cudzysłowie, to nie dadzą rady, bo to nie jest tak, że mężczyzna ma dawać radę w łóżku. I tu jest kolejny taki element związany z różnymi takimi negatywnymi przekazami, no bo często słyszymy, no zobacz, co jest w reklamach leków na erekcję, tak. Nie? Mężczyzna zawsze daje radę. Ja po prostu, wiesz, jak słyszę te reklamy, no to myślę sobie w ogóle, jak one mogą być gdzieś tam dopuszczone do użytku w momencie, kiedy one opierają się na takich stereotypach i do takich, które są związane z taką toksyczną męskością. Tak, najbardziej szkodliwe, z taką toksyczną męskością. Bo nie, mężczyzna nie zawsze musi dawać radę. Nie, mężczyzna nie zawsze musi mieć ochotę na seks. I mężczyzna też może potrzebować bliskości i czułości. I to nie jest tak, że mężczyzna jest zawsze gotowy na przykład na seks i mężczyzna nie potrzebuje gry wstępnej, tylko po prostu zawsze musi mieć natychmiast erekcję. I bo podobne to też... stereotypy, jeśli chodzi o kobiety. Tak. Szkodliwe. Tak. Ale porozmawiajmy na koniec o tym, jak można by było ludziom wskazać kierunki tego, jak powinni patrzeć na swoje życie w związku, na siebie w tym związku, na swoją seksualność, indywidualnie, ale właśnie też w związku. Bo mam wrażenie, że bardzo wiele w naszym systemie przekonań wynika z wychowania, z kręgu kulturowego, z tego, co żeśmy całe życie słyszeli, czytali, co nam powtarzano, jak mantrę niemalże. I potem z takim systemem w dużym stopniu błędnych przekonań wchodzimy w dorosłość i mamy sobie poradzić z realnymi problemami, które się pojawiają i zawsze się pojawią. To nie ma złotych rad, ani żadnych recept, ale jakbyś ty miała kilka takich stwierdzeń czy zdań powiedzieć na temat tego, jak powinniśmy zadbać o siebie i w relacji, i w takim życiu jakby codziennym, żeby te problemy, powiedzmy, wyglądały trochę mniej poważnie. Wiesz co, no tak jak powiedziałeś, nie ma złotych rad, to jest bardzo indywidualne, ale w takim zadbaniu o siebie, ja myślę, że przede wszystkim należałoby zacząć od tego, czy w ogóle ja jestem ze sobą szczera i ze swoim partnerem, partnerką. Czyli na ile tak, po pierwsze wiem, co lubię w swoim życiu i w łóżku. Czy w ogóle kiedykolwiek zwracałam uwagę na to, co jest dla mnie ważne, jakie są moje granice, kiedy się czuję komfortowo, kiedy się czuję niekomfortowo. Myślę, że to, na co jakby w pierwszej kolejności właśnie w takich sytuacjach należałoby zwrócić uwagę, to też to w ogóle uświadomienie sobie tego, o czym myśmy tutaj dzisiaj powiedzieli, czyli tych mitów, tych przekazów, czyli ile różnych głosów, ile różnych przekonań, które wcale nie są być może moje, z którymi ja się nie zgadzam, we mnie tkwi. Ile różnych takich ograniczeń powoduje, że ja tak naprawdę nie mam możliwości, żeby być swobodna w swoim życiu. Czyli w ogóle zidentyfikowanie tych rzeczy, które nam przekazywano. To takie zrobienie trochę weryfikacji, czy ja jako dorosła osoba dalej uważam, że te normy i zasady, które, o których słyszałam, są zgodne ze mną. I tutaj nie chodzi mi o to też, żeby wszystko absolutnie odrzucić. Znowu, żeby nie poruszać się po skrajnościach, że wszystko, co mi powiedziano w życiu, to jest nieprawdziwe, tylko żeby usiąść i się tak, wiesz, jakby szczerze ze sobą zastanowić, czy ja te wszystkie głosy ludzi chcę dalej trzymać w sobie, czy być może chcę stworzyć swój własny głos, w którym będę zwracać uwagę na swoje emocje, na swój właśnie komfort bycia, na to, z kim ja jestem, żeby no, tak naprawdę być ze sobą właśnie autentycznie i szczerze. Ja o tej autentyczności i szczerości mówię, bo uważam, że to jest taka podstawa bycia w dobrej relacji ze sobą i w dobrej relacji z drugim człowiekiem. I naprawdę jakby wyjść poza ten obręb takich obaw i lęków, żeby pomyśleć sobie, przede mną jest drugi człowiek, który też ma swoje obawy i lęki. My jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy uniwersalni pod względem emocji, każdy przeżywa coś swojego i że ten drugi człowiek też pragnie bliskości, skoro z nami chce stworzyć jakąś relację i więź, więc żeby przestać się trochę bać, ja wiem, że to jest łatwe powiedzieć przestać się bać, ale żeby tak krok po kroku sobie trochę to testować i popatrzeć sobie, że ta bliskość, którą tworzymy, ona może nie być taka straszna i przerażająca, że my możemy stworzyć coś zupełnie innego niż to, co do tej pory doświadczyliśmy w życiu, że możemy spróbować
trochę czegoś innego i że to może być ciekawe, fajne, tylko tutaj duże zrozumienie dla siebie wzajemne i duża otwartość i też no, taka wrażliwość na te własne odczucia i na odczucia kogoś innego, żeby nie godzić się na rzeczy, które nam się nie podobają, ale też tłumaczyć, czemu to jest dla mnie ważne, dlaczego mi się coś nie podoba, bez jakiegoś obrażania siebie i bez ranienia jakiegoś swoich uczuć czy uczuć kogoś innego, bo to jest ważne, żeby mieć taką naprawdę serdeczną, dobrą postawę zarówno wobec siebie, jak i wobec drugiej osoby, no, ale to też wymaga zbudowania stabilnego poczucia własnej wartości. O tym może któregoś innego razu sobie porozmawiamy. Koniecznie, bo temat ewidentnie niewyczerpany, głęboki jak studnia. Amira Ibrahim, psychoterapeutka i seksuolożka, była dzisiaj w Awe Cezar Show. Dziękuję. Dziękuję, było mi bardzo miło. A wy szukajcie swojego wewnętrznego głosu, udoskonalajcie się, żeby każdego dnia czuć jakiś progres, a jeśli chcecie oglądać takie materiały, takie rozmowy i takich ekspertów, to koniecznie subskrybujcie Awe Cezar Show. Dzięki, do zobaczenia.